Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w piśmie z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem? On im odpowiedział: dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: kto by oświadczył ojcu lub matce, darem złożonym w ofierze jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ani matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie? On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził mój Ojciec Niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich, to są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Jezusa: wytłumacz nam tę przypowieść. On rzekł: to i wy jeszcze niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz? Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Kochani, tak się akurat zdarza, nie jest to często w Ewangelii, że jesteśmy cały czas w jednym wydarzeniu. Już trzeci dzień, my mamy trzeci dzień rekolekcji, a apostołowie mają jeszcze drugi dzień, bo był dzień, kiedy po śmierci Jana Chrzciciela chcieli odpocząć, no ale tam tłum był, potem karmienie ich chlebem, rozmnożenie chleba, potem kolejne wydarzenie było w nocy, chodzenie po wodzie, i dopłynęli łodzią w nocy do Tyru, tam gdzie, do miejscowości, do krainy Genezaret dopłynęli. I w tym miejscu teraz dzieje się ta sytuacja. Czyli mamy dzień, noc i dzień. Uczniowie i Pan Jezus, oni są już wykończeni. Mało spania, wprawdzie dużo jedzenia. Ale to też może wykończyć, bo rozmnożenie chleba to jest jakieś obciążenie dla organizmu. I teraz, gdy przybyli do krainy Genezaret, dowiedzieli się ludzie o tym wszystkim, rozeszły się informacje i Jezus znowu uwalnia i uzdrawia. Uwalnia i uzdrawia. Aż do momentu, jak przyszli faryzeusze. To jest ciekawe, że jest taki moment w życiu, w działalności, że czynimy dobro do pewnego momentu,
że coś się dzieje, ktoś przychodzi i ktoś nas stopuje, że przestajemy się w tym momencie rozwijać. Czasami jest tak, że usłyszymy jakąś konferencję, jakieś słowo i to może od pobożnych ludzi. Faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy przyszli do krainy Genezaret, żeby rozmawiać z Jezusem, że oni się uważali za pobożnych ludzi. Ale przychodząc, zatrzymali dobro, które Jezus czyni. Weszli z Nim w polemikę, zaczęli coś udowadniać, iść w jedną, w drugą, tu się niby gorszyć. W naszym życiu jest tak samo. Mamy ludzi dookoła siebie, którzy sprawiają, że my idziemy coraz bardziej w wierze, w nadziei, że rośniemy. A mamy ludzi dookoła siebie, którzy jednym słowem coś takiego wszczepiają w serce, że nic mi się już nie chce. Odechciewa się w ogóle. Tracę wiarę. Tracę też wiarę, że coś można zmienić. I znamy takich ludzi. Jeszcze raz, mogą to być ludzie pobożni, tak jak ci uczeni w piśmie i faryzeusze. Dlatego Pan Jezus przestrzega przed nimi. Uważajcie, kogo słuchacie. Uważajcie, jaką treść przyjmujecie, bo może być tak, że kończy się dobro. I już od jutra Ewangelia, jak dalej będziemy ją czytali w tekstach na kolejny dzień, już Pan Jezus idzie dalej, już jest zupełnie inaczej. Jest pewien, jakieś w szprychy się wkłada czasem kij, takie mocne hamowanie, bo przychodzi zniszczenie. A o co poszło? O to, że uczniowie jedzą nieumytymi rękami. Jakąś formę zewnętrzną zupełnie. No i od tego Pan Jezus pokazuje, na czym polega prawdziwa pobożność. Ale czepianie się, a że to na rękę tutaj brudna, a to paznokieć coś. Taka sytuacja, kiedyś była, mówiłem wam o ojcu Józefie Kozłowskim, którego nie poznaliście osobiście, ale znacie mocnych duchów, których założył ojciec Jan, wasz proboszcz, poznał ojca Józefa Kozłowskiego. Ale była taka sytuacja, że było jakieś wydarzenie i ojciec i spowiadał bardzo dużo. Taki dobry dzień był, dużo dobra się działo, ale też i wydarzenie charyzmatyczne, no co chwilę gdzieś tam łaził i przychodzi do zakrystii już na mszę świętą, a siostra do niego mówi: ojciec ma brudną sutannę, ojciec nie szanuje swojego kapłaństwa. To się wydaje śmieszne, to się tak wydaje, ale jakby to jest to, co tutaj robią faryzeusze. To no, są czasami tak dziwne uderzenia, w których albo się obronimy, albo nie wiemy, o co chodzi. Można po prostu zupełnie stracić chęć i siły do tego dobra, które się czyni, tylko dlatego, że ktoś, kto w tym nie uczestniczy, tak jak faryzeusze, nie uczestniczyli w rozmnożeniu chleba, nie uczestniczyli w nocy, w tym, co się działo, że Jezus chodzi po jeziorze. Nie mieli doświadczenia, że o to im się myli, czy to zjawa, czy Jezus. Nie mają doświadczenia Piotra, że tonę i że Jezus mnie ratuje. Nie mają tych doświadczeń. Nagle przychodzą wypoczęci. Nie napracowali się. Nie zajmowali się ludźmi. Byli odseparowani gdzieś. I czemu wyjecie brudnymi rękoma? Co wy? Przecież są przepisy prawa. Jak możecie podejść w ten sposób? Bóg tego zabrania. I pokazują tradycję. To, co tutaj słyszymy, to się dzieje w naszym życiu. Ja myślę, że każdy z nas coś takiego spotyka. Że gdzieś czynimy dobro. Tutaj poświęcasz czas dziecku. Zarwałaś noc, jedną, drugą. Albo wrócili z wycieczki, trzeba było tyle wszystko oprać. Zmęczenie maksymalne. A potem ktoś ci mówi, czemu to jest zimne? Jedno słowo, które odbiera chęć zupełnie do dalszego funkcjonowania. I przed tym się trzeba bronić. Obronić serce, że dobro warto robić. Bo to, co w nas woła wtedy, że nie warto. Że to wszystko
to poświęcenie dla człowieka i co mam potem z tego? Nie mamy takich myśli? Co z tego? Dla dziecka tyle się daje, 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 a potem mówi, że on nie chce, że do kościoła nie pójdzie. Jakie się rodzą myśli? Jest bardzo dużo rodziców, którzy to wypominają, którzy powiedzą, tak cię wychowywałam, albo ból, który jest z tym związany, trzeba się obronić w sercu. Obronić, że warto czynić dobro, bo inaczej przestaniemy. I Jezus broni tego w sobie, chociaż stopują całą akcję dobra faryzeusze i uczeni w piśmie. Dobrze, idziemy dalej w tej Ewangelii i to, co rozmowa, która jest Jezusa i faryzeuszów, którą Jezus pokazuje, to pokazuje, że jest coś takiego w modlitwie, jak to, co jest zewnętrzne. I przywołuje proroka Izajasza, ten lud czci mnie tylko wargami, lecz sercem swoim daleko jest ode mnie. To czczenie tylko wargami, każdy z nas czci Boga wargami. Zobaczcie, śpiewamy, odpowiadamy, Pan z wami, z Duchem Twoim, Ojcze nasz mówimy. To jest modlitwa wargami, więc to robimy. Ale teraz, czy modlimy się tylko wargami, czy jest też w tym serce? I tutaj serce może ocenić tylko Bóg. Wolimy zatrzymać się na zewnętrznej stronie, dlatego że to można łatwo nazwać. Ci śpiewają, ci nie śpiewają. U was w kościele panie śpiewają głośniej. Tak słychać. No, może dlatego, że jest was więcej, ale mężczyzn mocniej słychać, jak mniej śpiewają. I można ocenić, chyba mężczyźni tutaj w Krośnie są mniej pobożni. No to jest, można tak szybko dojść do tego. Ale to jest nieprawda. Nie wiem, jak jest. Bóg to wie. Bo Bóg patrzy w serce. Bóg ocenia serce człowieka. Ale my chcielibyśmy móc ocenić pobożność męża, pobożność dzieci, żony, żeby móc powiedzieć, ta pobożna, ta niepobożna, ta kocha Jezusa, ta nie kocha Jezusa. Nie znamy serca człowieka, nie wiemy, co tam się kryje. Jaki ból, jakie rany, co się wydarzyło, nie wiemy tego. I popatrzmy na siebie, ile mamy modlitw, w których czcimy Boga tylko wargami. Ale może być i tak, że jesteśmy tak zmęczeni, że na nic więcej nas nie stać. Że jestem tak zmęczony, że się nie mogę skupić. Że po prostu, Panie, że to doszedłem do kościoła i jestem tego wieczoru tutaj, to już jest ponad moje możliwości. Bo jestem tak zmęczony. I Bóg to wie. Ale ktoś z boku nie wie. Ktoś z boku nie wie, dlaczego na przykład przysypiasz. A czasami jest tak, że przyjdzie ktoś po kazaniu, powie, proszę, po rekolekcjach i proszę ojca, jakie super rekolekcje. Dwa dni przespałem na mszy, ale w końcu odpocząłem. W końcu odpocząłem. I teraz to nie chodzi o to, że dobrze, ktoś miał coś usłyszeć, a ktoś ma odpocząć. Bóg to wie. I On daje łaskę, której ten człowiek w danym momencie potrzebuje. Dlatego oddać Bogu swoje serce. Jeżeli będziemy w modlitwie zewnętrzni, to mówi Pan Jezus, ten lud czci mnie na próżno. Czci mnie na próżno. Mogą być modlitwy próżne. To jest Pismo Święte. To, co wchodzi do człowieka z zewnątrz, pokazuje Pan Jezus, to go nie czyni nieczystym. Ale co wychodzi z człowieka, czyni go nieczystym. Jeżeli coś widzimy, na coś patrzymy, ktoś nam coś mówi, to jeszcze nas nie czyni nieczystym. To, co przyjmujemy jako pokarm, nie czyni nas nieczystymi. Ale to, co z serca wychodzi, na zewnątrz, ze mnie, jak widzę, gdzieś patrzę i tu jest grzech obok mnie, to jak ktoś ma prawe serce, przestanie na to patrzeć. Jak ktoś słyszy jakieś plotkowanie, to jak ktoś ma prawe serce, to odsunie się od tego towarzystwa albo powie, nie róbcie tego. To jest serce prawe. Ja mam takie osoby w Łodzi, które bardzo cenię i czasami w towarzystwie ktoś zapyta,
mogę powiedzieć taki dowcip sprośny? A ta osoba powie nie. Słyszeliście takie odpowiedzi kiedyś? Takie pytania są, taki troszeczkę taki dowcip powiem. I z reguły towarzystwo całe chrześcijańskie przytakuje, bo nie wie co odpowiedzieć. Ja znam osoby, które mówią wtedy nie. Robi się na chwilkę tak dziwnie, ale od razu gdzieś w sercu się pojawia, kim jestem. I to nie tylko w tej osobie, ale w wielu osobach. Komu służę? I to jest ta troska. Z serca wychodzi hamulec. Nie chcę słyszeć czegoś sprośnego. Nie chcę po co? Żeby przez 10 minut czymś się nakarmić? Trzeba jakoś zaspokoić? I to jest z obfitości serca. W sercu albo jest wulgarność, osąd, albo jest Chrystus. I dlatego Pan Jezus mówi, po sercu poznacie, po sercu, a nie po tym, co z zewnątrz. Czy jest taka procesja, czy taka. Fantastycznie, że są różne, ale to nie jest jeszcze to, co pokazuje serce. Ale oczywiście w tej procesji, w tym, że ministrant dzwoni dzwonkami, może być coś zewnętrznego, a może być w tym jego serce. Bo to dzwoni, bo Bóg tutaj na ołtarzu przychodzi. Może mieć taką świadomość. A może dzwonić, bo się dzwoni. I tak się dzwoni, to się dzwoni. No i tyle. To wszystko zależy od tego, co przeżywamy i nie nam to oceniać. A jednocześnie Pan Jezus pokazuje serce, serce, jeszcze raz serce człowieka. Dzisiaj mamy Jana Marię Wianeya, jedynego świętego proboszcza. Patrona proboszczów jednocześnie. I to jest, myślę, że chciałbym się na nim też chwilkę zatrzymać, bo on to jest człowiek, który budzi nadzieję. Budzi nadzieję przez to, że nikt w nim nie pokładał żadnej nadziei. On był przekreślony od samego początku. Niezdolny do kapłaństwa, bo za głupi. To jest argument. I tutaj nie ma co używać innego słowa. Po prostu był za głupi. Nie był w stanie nauczyć się czegokolwiek. Już nie chodzi o trochę. Czegokolwiek. Ale po rewolucji francuskiej brakowało księży. I to był argument, że gdzieś na wiosce się może przyda. Tam nie musi być mądry. Na jakiejś wiosce. Byleby nauczył się po łacinie mszę odprawiać. Byle to, że przeczyta po łacinie tekst, którego nie musi rozumieć. I dostał jako pierwszy wyjątek w tym czasie, zupełnie w tych stuleciach, że mógł uczyć się teologii po francusku, w swoim ojczystym języku, a nie po łacinie. Bo łaciny nie był w stanie się nauczyć. Nie był w stanie zrobić pierwszego kroku do kapłaństwa w ogóle. I tylko z powodu braku księży po rewolucji francuskiej. I to jest jakby Bóg jakąś furtkę otwiera, ale później nawet po francusku nie był w stanie tego zdać. Czyli nawet jak wszyscy uczyli się po kolei i zdawali egzaminy po łacinie, nie był w stanie po francusku zdać. I przepuszczali go już, żeby tylko doszedł do święceń. I z taką opinią, że no, nic dobrego z tego nie będzie. No, niech tam komuś posłuży na jakiejś wiosce zabitej dyskami i tyle. No. To tam są jakieś dusze, którym będzie pomagał. A jednak z całego seminarium, tam gdzie on był, w Lyonie, nie ma świętych z tego czasu. On jest święty. Ziarenko gorczycy, maleńkie, na którym każdy machnie ręką i powie, z tego nic dobrego nie będzie. To jest coś, co dla nas budzi nadzieję, jeżeli tylko widzisz albo myślisz o sobie, ja mam coś zrobić? Może w tych rekolekcjach chodzić po wodzie? Fajnie brzmi, ale nie ja. To nie ja. A tutaj apostołowie, rozmnożenie chleba, to nie ja. Ja się nie nadaję. Ja nie umiem. Ja w żadnej grupie nie jestem. Jak ja mam? W ogóle
No to właśnie, to jest dla Ciebie nadzieja. Jest dla Ciebie nadzieja, żeby góry przynosić jeszcze. Żebyś był wielkim świętym. I to jest naprawdę dobra nowina dla każdego z nas. To jest coś, co otwiera nadzieję i warto w ten sposób na siebie popatrzeć. Nawet jeśli nie mam żadnej nauki zrobionej, modlić się, modlę się, jak umiem się modlić. I Pan Jezus patrzy w serce i wiele możesz wymodlić. Naprawdę wiele możesz wymodlić. Jan Maria Wianney, jak poszedł na tę placówkę, na tę parafię, gdzie został proboszczem, gdzie było 250 ludzi, mieszkało w tej wiosce i jakiejś wioski w pobliżu za bardzo nie było. Taka idealna, żeby nie przeszkadzał, żeby zgorszenia nie było, że ksiądz nie łógł. Jak byłem tam w Ars, to ten pierwszy kościół, w którym Wianney był proboszczem, on był takiej wielkości, no nie wiem, jakby wasze konfesjonały połączyć ze sobą, to może by to było to pomieszczenie. Na 10-15 osób i ksiądz. I to jest wszystko. I taka przedsionek kościoła u was jest trochę większy od tamtego kościółka. To i on w takim miejscu, i tak ludzie nie przychodzili, więc i tak był za duży. Dobrze, ciepłe miejsce i mogli być na dworze, ale zupełnie czystka zrobiona po rewolucji francuskiej. I święty Jan Maria Wianney to co robił, to tam był cały czas, w tej dziupli, w tej kaplicy. Tam się modlił i wymodlił nawrócenie parafii. I sprawił, że Bóg to sprawił, że zaczęli ludzie przyjeżdżać, że uzdrowienia były. To jest chyba jedyny ksiądz znany w historii, który prosił Boga, żeby nie było tyle uzdrowień, bo jemu zależy na duszach, żeby się nawracały, a oni patrzą na uzdrowienia, że tych uzdrowień jest za dużo. I to jest taki proboszcz, który tak się modlił, ale to wszystko było na kolanach. On, który powierzał się Panu Bogu, ci, którzy świadkowie słuchali jego modlitwy pod kościołem, stojąc obok, jak modlił się głośno do Boga, nie każdy potrafi się modlić w ciszy, że mu mówię szeptem. Jan Maria Wianney był nawet takim człowiekiem takiej erudycji, że nie umiał się modlić szeptem w myślach. Są osoby ograniczone o wielkiej bożności, o wielkich darach. I on, modląc się do Jezusa, to co mówił, oddaję Ci moje życie, żeby się nawróciła parafia. I parafianie, którzy słyszeli tę modlitwę, to powtarzają, to było tak, oddaję Tobie swoje życie za nawrócenie parafii. Myślę, że ktoś z nas mógłby tak powiedzieć, może za swoje dziecko, ale za obcych to właśnie jest Chrystus. To jest naśladowanie Chrystusa i to robił ten wielki człowiek, święty proboszcz. Kochani, tym dzisiaj chcę zakończyć, patrząc i na tego świętego, i na sytuację innych przewodników narodu, faryzeuszów i uczonych w piśmie. Jak jeden z niczego robi wiele, nie mając nic, ani wiedzy, ani ludzi, sprawił, że Ars stało się popularne w całej okolicy i ludzie się zjeżdżali, tak jak do Krosna się zjeżdżają dzisiaj. To zrobił ten ksiądz, że tak to wszystko się rozeszło, a z drugiej strony ci, którzy przewodzą, jak faryzeusze uczeni w piśmie, którzy się pojawiają i wszystko gaśnie. I wszystko topnieje. Przestaje Jezus uzdrawiać, przestają mówić o cudach, tylko jakieś spory o tradycje, o przepisy i pogrzebany Duch Święty. Droga, którą musimy wybierać nieustannie, w sercu naszym, którą chcę iść. Czy chcę walczyć o nadzieję, walczyć o wiarę, żeby życie było pełne cudów? Czy będę się zgadzał na to, że będę spotykał ludzi, również ludzi Kościoła, którzy będą mi to odbierali i skutecznie, że będę przeciętny, zwykły, niewychylający się,
patrząc na dzisiejszego patrona, Bóg tego od nas nie chce. Ale niezależnie, jakie mamy ograniczenia, On chce, żebyśmy byli ludźmi wielkiej wiary. Żebyśmy czynili cuda. Amen.